No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Gigon, na dodatku krew i wino, moi drodzy, kontynuujemy. Polatałem sobie troszeczkę i tak, po pierwsze zrobiłem ulepszoną, wyśmienitą jaskółkę w zasadzie. Zrobiłem też kilka olej, kilka odwarów i to, co bardziej mnie też interesowało, to napakowałem do pancerza 30% mocy znaku Igni. No i generalnie kupiłem też schematy do opracowywania tego, więc jak widzicie, wykosztowałem się pewnie z 10 tysięcy na różnego rodzaju komponenty i tak dalej. Naprawiłem też cały sprzęt. Sprzedałem nieużywane rzeczy, oczywiście zostawiając sobie przy okazji wszystko, co dotyczy... No może to nawet jeszcze... Wiecie, mógłbym wymontować. Ciekawe, czy wtedy się przedmiot niszczy. Moc znaku Igni, na przykład z tych dwóch obiektów. Czy ja dam radę to wyciągnąć? Mam zapisaną jakby co grę. Wyciągnąć ulepszenie. Nie wiem, czy muszę iść do płatnerza, czy wystarczy, że pójdę do kowala. Rozbierz na część, usuń ulepszenie. O właśnie, o to mi chodziło. I chciałbym usunąć ulepszenie z ciebie. Czy to się popsuje? Usuń ulepszenie, zostanie ono zniszczone. No, no masz. Ja chcę wydobyć się właśnie. No to najwidoczniej się nie da. Dobra, będę polować na te po prostu ulepszone znaki Igni, żeby można było tutaj do zbroi napakować jak najwięcej, żeby ten Igni po prostu trzaskał jak porąbany. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, czy to jest dobry pomysł, czy też nie, ale mamy też do wyboru, znaczy do zrobienia teraz to zadanie szlachcic Sintry. Tylko że zobaczmy tą alternatywną. Opcjonalnie przebierz się w strój, który Anna Henrietta uzna za stosowny na przyjęcie. Dobra, poszukajmy tutaj kogoś w takim razie. Nie znajdziecie lepszych towarów. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Zdecydowanie to jest Bretonia. Dobra, gdzieś tu powinienem mieć sklep z odzieżą. O, jest, trafiłem. Gdzie jesteś, człeku? Pierre! Sakrę! Co za styl! No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, dobra. Tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. Dobra. Kupimy coś od niego. Pokaż, co masz w tej swojej szafie. Ależ proszę uprzejmie. Na chwilę będzie pewnie maksymalnie drogie. Co tu mamy? Elegancki, baklarski dublet. Super. I to takie fajne kolorki. Ma takie ociekające krwią. Mamy elegancki strój dworski, zdobiony strój dworski, koszula, eleganckie buty. Zbroje, maski chyba też mamy. Wiecie co, zróbmy sobie ten. Żeby było do kompletu. Pięknie. No i maska, ptasia maska, maska wilka. Maski wilka chyba nie mam. Nie pamiętam, bym miał ją, ale na wszelki wypadek kupię. Nie jest to aż tak specjalnie drogie. Zatem to by było na tyle. Dzięki. Dzięki. Na razie to wszystko. No i cóż, będę pewno musiał zmienić miecze, prawda? Zdjąć je raczej. No i zróbmy to w takim razie. Zdejmijmy. To tak samo. I załóżmy, słuchajcie, ten nasz nowy strój. Ładny. Weźmy też buty. No, zacnie to wygląda, zacnie. Tylko rękawice bym zdjął. Nope. Co ja właśnie wpakowałem do nich? Fajnie, nie chciałem tego tutaj wpakować, ale niech ci będzie. Chyba jestem gotowy. Tak jest. Tylko ta kusza na plecach tak trochę może jeszcze niekoniecznie nam tam pasuje. Może zróbmy... Zdejmijmy też to. Jup. Myślę, że wyglądam dobrze. Powinienem mi tylko jakiś jęzor strzygi przy nodze jeszcze się pałętać. Zobaczmy, jak my wyglądamy. No zacnie, sam bym się w taki kubraczek bardzo ubrał. Chętnie. A teraz do Anny Henriety, gdyż bal przed nami, moi drodzy.
niesamowity i mam wrażenie, że... Czekajcie, czy to znowu będzie bal przebierańców, czy to będzie już raczej dobrowolne odsłanianie twarzy, nie pamiętam. Za chwilę będzie mi też kolejny poziom, z tego co widzę. No dobra, spotkaj się z Anną w zaułku. Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? To chyba spóźnia się poważnie. No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. Wyglądasz naprawdę nieźle. Może nie jak młody artysta, ale nieźle. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Masz, załóż to. Maska balowa? W czasie przyjęć noszą je wszyscy członkowie Mandragory. Jak taką masz, nikt nie będzie pytał, kim jesteś. To moi źrenicy nikogo nie będą dziwić. Dlaczego noszą te maski? Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczepuje młode artystki. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Mhm. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. Tu są dialogi adaptowane do sytuacji. W zależności jakbyśmy do niej przyszli, tak ona by się wypowiadała. Fajne. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Szanowna pani, łaskawy panie, mam niebywałą przyjemność powitać was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Opowiesz nam o tych widowiskach? Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić 3 wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Szkoda. Bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Kalestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego Ofiru. Iluzja wizualna, ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich 2. Mowa o braciach Tuvena, prezentujących swój najnowszy mimodram. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś nie jedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona, tam na balkonie. Widzę ją. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka.
No i pięknie. Dobra, znowu jesteśmy na balu. Fajnie to wszystko jest porobione, że takie wzniośle. Zupełnie inna kultura, inne też zwyczaje. No i może gdyby Jaskier nie przedupczył za wszystkich wypłat, to byłoby z nim lepiej. Jo, Geralt, namaluj obraz. Wystarczy rzucić płótno kulami z farbą. Proszę państwa, ujawniła się kolejna artystyczna dusza! O Boże, naprawdę? Ty i sztuka nowoczesna? Chyba już to widzę. To są rytuły. Panie, to nie jest pejzaż. Violet, jeżeli znudzą się panu te kolory, zawsze można wyrzucić je do wiadra i wziąć inne. Ja jestem Picasso! Ja widzę dupę! Dobra, słuchajcie, wyrażę swoje uczucia artystyczne ostatni raz. I na tym skończę. Więcej się artysty nie będziecie śmiechać. Jak ja mam znaleźć tą babkę? Czy tutaj w ogóle jest... Bo tak, coś mi tu niby pokazuje z tej strony. Albo z tej. Czy napisz się może, jeżeli będę mógł to podnieść oczywiście. Trunek artysty. Uważaj, on naprawdę mocno uderza do głowy. No ja się ma siedzieć, 70% to wiesz. Kiedyś z kumplem obaliliśmy butelkę. Spałem 2 dni. Dobra. Opcjonalnie. Weź udział w akcję, atrakcjach na przyjęciu. Opcjonalnie rzuć kulami z farbą i namaluj własny obraz. O to przepraszam bardzo, ja tu jeszcze miałem coś namalować. Doskonale. Wreszcie doceniono moją duszę artystyczną. Wybrał żółty? Oczywiście, że tak. Transgresja w najczystszej formie. Trans co? Zaczyna nabierać kształtu. Tak, zapowiada się wybitne dzieło. Coś mnie ktoś tu chyba ze mnie szydzi. Proszę bardzo, potrzebuję więcej. Wyrzuć. Jeżeli znudzą się panu te kolory, zawsze można wyrzucić je do wiadra i wziąć inne. Czekaj, ale tu już nie ma innych. Chyba, że mam je w ekwipunku, oczywiście. Nie. Momento, ja tu zaraz to ogarnę. O! O, już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy, ciągłą walkę dobra ze złem i bunt. O tak, to cały on. Walka dobra ze złem. Dualizm człowieka. I bunt. Dokładnie. Choć i tak nie zrozumiałeś przekazu. Boże drogi. Opcjonalnie wyświetlę w atrakcjach na przyjęciu. Takie trochę zapychacze. Ciekawe, czy ten obraz później będę mógł sobie kupić na przykład. Chyba coś znalazłem. Albo kogoś. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! No i leć po monetyzacji. Zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji Orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. A do mnie? Nie ruszać się! Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. No, no, ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Villes. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu.
Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluję wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Oj, tutaj chyba Anna Henrietta jest taka niezbyt grzeczną kobitką. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A ty myślisz, że ja jestem Cecylią? Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem. Bardzo państwa proszę, no przecież tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. Dobra, używając Wiedźmin zmysłów, poszukaj stołu z poczęstunkiem. No dobra. Strasznie dużo ludzi tutaj jest, naprawdę, tak już poważnie dużo. O, coś widzę. List miłosny. List miłosny, napisany na serwetce. Lauro, miłość moja, promyku słońca na firmamencie mego życia. Będę mówił prosto z serca, od tygodni się w twym kierunku. Ukradkowe spojrzenie skrywające w głębi duszy nadzieję, iż ty również darzysz mnie choćby cieniem afektu. Chyba nie za bardzo nas to interesuje. Miłość? Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakoniku perfum. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. I mówisz, że nikt tu inny nie... Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wiecie co, ta gra cały czas... Jezus Maria, ile tu jest ludzi. Tu jest cały czas wykorzystywany dokładnie ten sam motyw, a najbardziej bawi mnie sytuacja, że chyba Geralt ma, nie wiem, ma psi zmysł węchu i w ogóle nie mylą go inne perfumy, które prawdopodobnie tutaj są wśród kobiet i mężczyzn. Jest tak dużo ludzi, że często mamy przejść. W Asasynach były fajne modele takiego symulacji tłumu, ale tam Ezio czy ktokolwiek inny dość płynnie się przemieszczał. Geralt ma problemy niestety. Może jak będę szybciej biegł, to mnie... hello. Gdzieś tutaj już niedaleko. Lampiony. Podobno ich puszczanie przynosi szczęście. Skup się na robocie. Pędzisz, białowłos. Jest równo, bo wydaje mi się, że prawy mankiet jest... Dobra. Napiszę grę i za chwilę do was wrócę. Jestem. Musiałem no halo opróżnić. Dobra, wróć do gry i zobaczmy, co się czai wewnątrz. Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy. Akcji nie mogę wymyślać? Ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Cst. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak? Mam nadzieję, że możemy liczyć na twoją dyskrecję. Oczywiście. Będę milczał jak grób. Później pół miasta się dowie. Szukamy Cecylii Belante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie.
Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę. I mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Własnym ciałem! Kobieto, cycami! Cycami! Szybko, chodźmy na górę. A, myślałem, że to ty zostaniesz na dole. No dobrze. Eins, fein, drei, Polizei, eins, ben, ein. Bogowie! To chyba Cecylia. Tego się nie spodziewałem. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. Interesujące. Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon. Ale jeszcze przeszukam pokój w takim razie, może będzie coś ciekawego. Zupełnie się tego nie spodziewałem. No, zaskoczyli mnie po całości. Myślałem, że ona będzie żyła, że ich zostaniemy faktycznie. A tu trup. Jakieś suknia, no, prawdopodobnie jest jej pokój. Sprytnie. Krwawy odcisk dłoni. Zrobił z nich podest. To on. Musi być silny. Dobra, skocz. Nie wiem, czy nie powinienem sobie już... Mogę do ekwipunku zajrzeć? Nie mogę jeszcze. Pewnie wspiął się po tej drabince. Jakie drabince? Tu jest drabinka, Jezus Maria. Ale czemu ją zabił? Fabuła, fabularnie ta część, w sensie ten dodatek jest dużo moim zdaniem lepszy. Strażnie. Od... Może wciąż być w pobliżu. Od pierwszego, czyli serce z kamienia. Nie wiem, może dlatego, że strasznie mi się jakoś tak... Przypadł mi do gustu to śledztwo. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. Ja mam wrażenie, że ten szlachcic nie jest człowiekiem. Ślady krwi. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Szkatułka z wyłamanym zamkiem. Otwarta wytrychem. Czy wampir na przykład posługiwałby się wytrychem? Kinkiet jest wygięty. I usmarowany krwią. Ktoś chciał się go złapać? Na ościeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? Pewnie poprzedni właściciel. Zobaczmy. Bierzemy jeszcze te rzeczy. Wiersze zebrane. To mnie raczej mało interesuje. Wygląda na cenne. A jednak nie po to przyszedł. Pusty kałamarz. Przewrócony w stronę pokoju. Płótno jest nacięte. Obraz wygląda jak rozdarty nożem. Albo pazurem. Zdobiony nóż myśliwski. Bogato zdobiony nóż myśliwski. Pewnie wytrącony w czasie walki. Dobra, zobaczmy, co możemy dalej. Zamknięte. I nie ma klucza. Czy coś tu w takim razie jeszcze jest? Co przeoczyłem? Drogocenny klejnot. Wezmę ten klejnot. Krwawy odcisk palca. To pewnie po niego przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa. Jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny.
Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń. Odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jak ozdoba, ale wbita w oko zabija równie skutecznie jak miecz. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę? To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Oriane. To nóż myśliwski, służy do skórowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano tę ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami? To zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie.
Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć, pani Oriano. Czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Coś mi tu śmierdzi. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce Toussaint. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To może być coś jeszcze innego. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Za co? Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrica kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Toussaint. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Ta, to rzeczywiście może być prawda. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Hmm.
Teraz pytanie. Zadbam o to, nie mogę nic obiecać. O. Wybiorę tą drugą opcję. Nie mogę zagwarantować jej bezpieczeństwa. Zwłaszcza, jeżeli jest jedną z odpowiedzialnych za te wszystkie przestępstwa. Wiedźminie, to nie była prośba. To był rozkaz. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ach tak, ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Oriana też jest wampirem? Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestie. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom, nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny, a ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Zapytajmy do Oriany jeszcze. To naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Beauclair. W sumie... nie widziałem jej całe lata. Wiesz co? Opowiem ci o niej przy innej okazji. Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek.
Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem. A ty uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Opowiadał ci o sobie? Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia. I jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda. Ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour. Nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. No, powiem, że to było naprawdę zajebiste. Siąść do stołu z bestią, którą szukamy, tak jakby się nigdy nic nie stało, kamienne twarze. Zajebiście wyreżyserowany jest ten quest, naprawdę. Jest jeden chyba z najlepszych wątków fabularnych związanych z RPG-ami, w jakim miałem przyjemność grać. Lepszy od wątku głównego, to zdecydowanie. Dobra, ale reszta w kolejnym odcinku, moi drodzy, więc dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia i zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał i moją osobę. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym, do usłyszenia w kolejnym materiale. Hej pa!